Polska na tle innych krajów europejskich faktycznie przedstawia się dosyć ubogo. Poza nami, jeśli chodzi o dostępność mieszkaniową, mierzoną liczbą osób, liczbą mieszkań do 1000 mieszkańców, jesteśmy faktycznie na ostatnim miejscu. Poza nami jest bodajże tylko Albania. W Polsce mamy 360 mieszkań na 1000 mieszkańców. Średnia europejska to 100 mieszkań więcej. W Niemczech, tutaj u naszych sąsiadów zachodnich, jest to około 500 mieszkań. Efekty tego można sobie wyobrazić. Jest to przede wszystkim mieszkanie w przeludnieniu. Około 50% mężczyzn w wieku reprodukcyjnym, od 25 do 35 roku życia, są to osoby, które powinny zakładać rodziny, dzieli mieszkanie z rodzeństwem lub z rodzicami czy z innymi osobami, nie mogąc się usamodzielnić. Efektem tego jest też niski standard, czyli mieszkanie w substandardzie. I to jest kolejny problem poza dostępnością mieszkania. Niski standard jest to kolejny zasadniczy problem w Polsce. W Polsce kilka lat temu ktoś powiedział, że rynek rozwiąże problem mieszkaniowy. Nie ma takiego kraju w Europie, gdzie rynek faktycznie rozwiązał problem mieszkaniowy. W Europie Zachodniej po wojnie, była to Europa biedna, gdzie zasoby mieszkaniowe były zniszczone, państwa inwestowały bardzo dużo środków publicznych na rozwój budownictwa społecznego. W Polsce nie wydarzyło się to, więc musi się wydarzyć. Państwo musi przeznaczyć większe środki z budżetu państwa. W tym momencie wydajemy 0,09% na mieszkalnictwo z budżetu państwa, a gro tych środków tak naprawdę to są środki przeznaczane na wcześniejsze zobowiązania. Także bardzo niewielki element tych pieniędzy trafia na budowanie nowych mieszkań czy remonty tego zasobu. Także uważamy, że bez zwiększenia środków na mieszkalnictwo nie rozwiążemy problemu.